Tyle, że jak nie grać w lidze, to grać z mocnym sparring partnerem. Co możemy powiedzieć o tym dzisiejszym sprawdzianie? No na pewno ja się cieszę, że Górnik przyjechał w tak mocnym składzie zapowiedzi. Wcześniej rozmawiałem z trenerem Broszem i były trochę inne, ale tak jak mówię, cieszę się, że Marcin przyjechał najsilniejszym składem i że mieliśmy okazję na tle tak dobrego zespołu zobaczyć, jak wyglądają pozostali moi piłkarze, którzy wcześniej albo nie grali, albo grali mniej. Dla mnie bardzo wartościowy sparring, bo chciałem zobaczyć, w jakiej dyspozycji są poszczególni piłkarze i mam oczywiście swoje przemyślenia na ten temat, zostawię je dla siebie, a z drugiej strony no, chciałbym pochwalić też za taką determinację, za to, że nie straciliśmy bramki, bo to było ważne i no, trochę szwankowało może ta gra ofensywna, chociaż mieliśmy sporo tych sytuacji i przy takim lepszym wykończeniu mogliśmy się pokusić o zwycięstwo, natomiast no, jesteśmy po 3 dniach bardzo ciężkich treningów i myślę, że to było widać. Do gry po kilku miesiącach przerwy wrócił Mateusz Mączyński. Co możemy powiedzieć o jego dzisiejszym jakby debiucie? No ja się cieszę, że Mąka przede wszystkim wybiegał 90 minut, bo to jest ważne. On miał poważną kontuzję, która wykluczyła go na wiele miesięcy i dzisiaj pokazał, że jest to przede wszystkim dla mnie zawodnik taki z charakterem i tego charakteru nie może nam zabraknąć w następnych meczach. Ja się cieszę, że mówię, to takie mecze czasami dla niektórych piłkarzy są być albo nie być i on chociażby dzisiaj mi pokazuje, że warto się nad takim piłkarzem zastanowić nawet po takiej ciężkiej kontuzji, bo w wielu sytuacjach nie tylko charakter, ale też umiejętności pokazał na wysokim poziomie i cieszę się, że wraca do dyspozycji, bo to jest na pewno plus. Gramy na zero z tyłu, to dobre informacje dla Szymka Frankowskiego, który dzisiaj zaprezentował się z bardzo dobrej strony. No, Szymek pokazał dzisiaj, że jest fajnym bramkarzem, ciekawym, młodym, ma perspektywy pewnie przed sobą, jak będzie ciężko pracował, to ma na pewno możliwości, żeby w tej dorosłej piłce za niedługo odegrać znaczące role, ale podchodzę do tego tematu bardzo spokojnie, skromnie, trzeba go dobrze prowadzić. Tu muszę pochwalić trenera bramkarzy, bo Andrzej Mledzewski, który pracuje z bramkarzami, czyni to powoli, sukcesywnie, z efektami, jak było widać dzisiaj w meczu, bo on w takiej jednej sytuacji, przynajmniej którą mogliśmy zobaczyć, wybronił no to 100-120% nawet, więc pokazuje to, że można w młodym wieku dobrze bronić i na pewno się cieszę z tego, że tak młody piłkarz mógł dzisiaj zagrać z tak dobrym zespołem i pokazać się naprawdę na wysokim poziomie. Ten mecz częścią też chyba cyklu treningowego dwutygodniowego, bo to taki mini obóz z uwagi na to, że nie ma meczu ligowego. No tak, w tym tygodniu mieliśmy praktycznie przez cały tydzień po 2 treningi, ciężko trenujemy. Mieliśmy możliwość skorzystania też z AWF-u w Katowicach. Tam jest możliwość, żeby trochę mocniej popracować, chociażby na siłowni. Ten mecz też chciałem przede wszystkim, żeby zawodnicy wybiegali i żeby zagrali ci, którzy nie grali w ostatnich spotkaniach, żeby mogli te 90 minut pobiegać, a ta grupa, która grała trochę więcej, miała trening wyrównawczy, ale też nie było łatwo.